tak? Bo ona nie potrafi niż właśnie obwiniać, tak? Tak, tylko ja znowu będę tutaj takim adwokatem osób, które radiosłuchacze, kto słyszał języku żyrafy, zresztą tu nawet nie ma co się przywiązywać do tych pojęć, prawda? I do autorów. Ważne chyba jest to zobaczenie siebie, że ja mam problemy i jeżeli ta druga osoba jest taka agresywna, to ona też chyba ma problemy, tak? To takie prosta sprawa. I to, co pani, która telefonowała teraz, tego wyrazić inaczej. Modlitwa za drugą osobę, za tych krzywdzicieli, która nas bardzo dużo uczy, prawda? Słuchamy Radio Maryja. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Zofia Tlemborka. Witamy Pani Zofio. Właściwie przed tą audycją, nawet nie wiedziałam, jaki będzie temat, myślałam o tym, jak wiele jest niezgody, nieprzebaczenia, nieumiejętności darowania krzywd. I myślałam o tym, żeby w jakiś sposób dotrzeć do biskupów, z jakąś odezwą wystąpili w kościele, żeby naprawdę osoby, również ja, będące w kościele, zastanowiły się nad swoją postawą wobec słów przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Moja wina, bo wypowiadamy to w pacierzu, wypowiadamy to wobec Pana Boga Eucharystycznego w kościele. A sama doświadczam w rodzinie i też wielu moich przyjaciół dzieli się właśnie bólem, który jest w rodzinach. I to nie tylko w mojej, ale w wielu rodzinach. Właśnie nieumiejętności przebaczenia, niechęci przebaczenia. Jest prośba o modlitwę, jest prośba o rozmowę. I niestety tego zła widzę, że coraz więcej. Myślałam właśnie przed pójściem na Eucharystię, że dobrze by było, gdyby wielebni biskupi odezwali się może jakimś listem, jakąś mową w kościele, żebyśmy rzeczywiście wchodząc do kościoła zastanowili się, czy mamy komuś coś do przebaczenia, czy nie mamy. I dopiero wtedy przeszli przez drzwi kościoła, bo to, co ma dzisiaj miejsce, to jest straszne. Ja kiedyś przyklęknęłam do krat konfesjonału, prosiłam, znaczy to sakramentu pokuty. I pierwsze, co usłyszałam od młodego kapłana, czy gniewasz się z kimś. Byłam zaskoczona. Takie słowa i zaczynam dalej, już formułę modlitwy przed spowiedzią, a kapłan mówi, zaczekaj, czy gniewasz się z kimś? Powiedziałam, że nie, no bo wtedy spowiedź dalsza nie miałaby sensu. Tak, i ci najpierw pojednaj się, tak? Więc, ale z drugiej strony... Naprawdę, proszę Państwa... Gniewajcie się, a nie grzeszcie. To, co jest dzisiaj w środowiskach, no to jest straszne. Naprawdę proszę straszne. Pani, bardzo dziękujemy Pani za taki, myślę, ważny głos. Teraz ja bym tutaj dwa słowa. Jest też cytat, gniewajcie się, a nie grzeszcie. Gniew jako uczucie nie podlega osądowi moralnemu, natomiast czyny, które wynikają z tego gniewu, moje myśli, które wynikają z tego gniewu, dopiero mogą podlegać osądowi. Tak, Madziu, ty fachowo to rozróżniasz, natomiast dla ludzi jest to oczywiste. Nie przebaczyć, to znaczy mam jakiś uraz, ból w stosunku do... czuję, że ten drugi człowiek jest moim wrogiem i tak dalej. Tak chyba zwyczajnie. Ale przebaczenie też jest długim procesem. Tak, nie będziemy dzisiaj o tym mówili, bo kończymy, to jest, na temat przebaczenia mówiliśmy już wielokrotnie i nie tylko w tych audycjach, ale w Radiu Maryja dużo mówimy o przebaczeniu. Ale pani mówiła o odezwie biskupów i tak dalej. A ja myślę sobie tak, gdybyśmy z jakąś uwagą odmawiali modlitwę pańską, z uwagą, to ona będzie nas uczyła, prawda? Ona będzie nas uczyła i to myślę... Ja tak wyobrażam sobie, nie potrzeba mi odezwy specjalnej, bo za każdym razem odmawiając Ojcze Nasz, za każdym razem to słowo i odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym, to słowo, te sformułowania we mnie to uderza. Tak, prawda? Matka Teresa mówiła, żeby zacząć naprawiać Kościół od siebie. Jeśli ja naprawię siebie, to
polepsza się odezwy, sytuacja kościoła. Odezwami, na pewno też jest, teraz będzie okres Adwentu, będziemy mieli rekolekcje. Na pewno warto korzystać z tych różnych wskazówek, które usłyszymy. Już ojcze, jeżeli ojciec nie odebrał telefonu, to nie będziemy już rozmawiać, już mamy koniec audycji. Także ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że ważną taką rzeczą dla mnie w tym trenowaniu tej komunikacji empatycznej jest to, żeby zabliźniać rany, a nie szukać winnego w tym właśnie naprawianiu krzywd, w tym procesie, tak, dochodzenia do przebaczenia i tak dalej. Ale jest też drugi bardzo ważny proces, o którym tutaj w ogóle nie powiedzieliśmy, a mianowicie zobaczenie dobra, jak umieć wyrazić podziękowanie za, i to głębokie, niezwykłe dziękuję, tylko głęboko docenienie tego dobra, które się zadziało, zauważenie, tak? Spojrzenie, że właśnie drugi człowiek jest dla mnie bogactwem, jest darem od Boga. Pani, która telefonowała i mówiła o tym, że prosi o modlitwę, zobaczyła dobro w tych drugich, w tych osobach, które ją jakoś krzywdziły, zobaczyła potencjał. Wyraziła dobra. Prośbę tak, do nich, tak? Wyraziła prośbę, to jest zobaczenie tak. pozytywne tej drugiej osoby, prawda? Tak. To mówiła pani Elżbieta Magdalena Jurzysta, a pani Joanna? Proszę, na koniec, jakie słowo? Można chociaż pozdrowienie wypowiedzieć. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zachęcam też do lektury książek. To, co powiesz, może zmienić życie. Tak. Zmienić świat. Cztery, jakby to też nie poruszyliśmy bardzo wiele tematów, tylko to jest dosłownie podstawowa książka Porozumienie bez przemocy, gdzie właśnie tam są cztery jakby kroki do kontaktu i to też jakby dużo łatwiej nam będzie między sobą rozmawiać i siebie też przede wszystkim rozumieć. A znacie te kroki cztery, to wymieńcie je chociaż szybko. Tak. To jest obserwacja, uczucie, potrzeba i prośba. O proszę, jak pięknie. I pan Krzysztof? No na koniec ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że na pewno w oparciu o wiarę spoglądajmy wewnątrz siebie, właśnie patrzmy, obserwujmy, co jest w nas w środku, jakie to rodzi w nas uczucia, jakie my mamy potrzeby i wyrażamy prośby, aby wzbogacać swoje życie wzajemnie. Dziękuję bardzo. Ja na koniec powiem to, co już tu mówiliśmy cały czas, że spotkanie siebie samego w prawdzie daje możliwość tak naprawdę spotkania drugiego człowieka. Innej drogi nie ma. Ja jeszcze może dwa słowa, bo w Toruniu w tej chwili są trzy grupy ćwiczące tą komunikację z tygodnia na tydzień, ale są też... Kiedy można do was się zgłosić? To znaczy w tej chwili trwają i dopiero od stycznia może będą jakieś następne, ale można wejść na stronę Przystań M i tam będą informacje. Natomiast właśnie odbywają się warsztaty w Ciechocinku, odbywają się, planowane jest... Też poprzez, Madziu, ponieważ musimy kończyć, poprzez kontakt ze stroną internetową tak, można znaleźć informacje. Będą grupy w Krakowie, będzie w Łodzi, będzie w Bydgoszczy, więc można ewentualnie szukać. Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Dziękuję Państwu za uwagę, za telefony wszystkie ojcu Piotrowi, za realizację programu i dziękuję serdecznie moim gościom dzisiejszym, pani doktor Elżbieta Magdalena Jurzysta, pani Joanna Zapart i pan Krzysztof Jankowski. Rozmawialiśmy tak najogólniej mówiąc o relacjach, a za tydzień, jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy mówić na temat wolontariatu. Serdecznie Państwa zapraszam, a na cały tydzień wszystkiego co najlepsze, szczęść Boże i myślmy o sobie nawzajem i przede wszystkim słuchajmy siebie, słuchajmy, patrzmy na siebie życzliwością. Szczęść Boże, żegna się Barbara Momot. Godzina 4:45. Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek.
Królestwo Boże przynosi pokój, a ziemskie oparte na sile broni prędzej czy później upadają, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. W rocznicę Wielkiego Głodu apelował także o modlitwę za Ukrainę, aby nie powtórzyły się tragedie z przeszłości. Praca w Radiu Watykańskim jest dla Was misją ewangelizacyjną, powołaniem życiowym, a nie wykonywaniem jakiegoś zawodu, napisał w liście gratulacyjnym z okazji 80-lecia sekcji polskiej prefekt dykasterii do spraw komunikacji. Zdaniem administratora apostolskiego łacińskiego patriarchatu Jerozolimy w Ziemi Świętej od lat nie mówi się już o procesie pokojowym, ani nie poszukuje się dialogu. Witam 25 listopada i zapraszam na serwis informacyjny. Obchodzona dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, że życie świata stworzonego nie postępuje naprzód przypadkowo, ale zmierza do celu ostatecznego, jakim jest ukazanie się Chrystusa. Zwieńczeniem historii będzie Jego wieczne Królestwo. Na tę prawdę wskazał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Odniósł się w nim do Ewangelii świętego Jana, która opisuje sąd Jezusa przed Piłatem. Franciszek zaznaczył, że Jezus nie miał ambicji politycznych i choć jest królem, to Jego królestwo nie jest z tego świata. Kiedy lud chciał obwołać Go królem, usunął się na górę, aby się modlić. Jezus chce dać jasno do zrozumienia, że ponad władzą polityczną jest inna, o wiele większa, której nie osiąga się ludzkimi środkami. Przyszedł na ziemię, aby sprawować tę władzę, którą jest miłość, dając świadectwo prawdzie. Chodzi o Bożą prawdę, która jest w ostatecznym rachunku istotnym przesłaniem Ewangelii. Bóg jest miłością i chce ustanowić na świecie swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. To jest królestwo, którego Jezus jest królem, a które rozciąga się aż do końca czasów. Historia uczy, że królestwa oparte na potędze broni i na wiarołomstwie są kruche i prędzej czy później upadają. Ale Królestwo Boże opiera się na Jego miłości i zakorzenione jest w sercach, udzielając tym, którzy Go przyjmują, pokoju, wolności i pełni życia. Papież podkreślił, że Jezus pragnie być naszym królem, ale jest to możliwe wtedy, gdy nie pójdziemy za logiką świata. Jezus żąda od nas dzisiaj, byśmy pozwolili, żeby stał się naszym królem. Królem, który swoim słowem, swoim przykładem, swoim życiem złożonym w ofierze na krzyżu wybawił nas od śmierci, wskazuje drogę zagubionemu człowiekowi, daje nowe światło naszemu życiu, naznaczonemu zwątpieniem, lękiem i doświadczeniami każdego dnia. Ale nie możemy zapominać, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. On może nadać nowy sens naszemu życiu, niekiedy wystawionemu na ciężką próbę przez nasze błędy i grzechy, tylko pod warunkiem, że nie pójdziemy za logiką świata i jego królów. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek przypomniał rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie i prosił o modlitwę w intencji tego kraju. Wczoraj Ukraina obchodziła rocznicę Holodomoru, straszliwego głodu sprowokowanego przez reżim sowiecki, który spowodował miliony ofiar. Ogromna rana przeszłości niech będzie wezwaniem dla wszystkich, aby takie tragedie nigdy więcej się nie powtórzyły. Módlmy się za ten umiłowany kraj i o tak bardzo upragniony pokój. Praca w Radiu Watykańskim była i jest dla Was misją ewangelizacyjną, powołaniem życiowym, a nie zawodem, który się wykonuje w określonym, dobrze wymierzonym czasie, napisał watykański prefekt dykasterii do spraw komunikacji w liście gratulacyjnym z okazji 80-lecia sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Paolo Ruffini wyraża w nim wielką wdzięczność i uznanie za tyle lat oddanej służby na rzecz papieży, stolicy apostolskiej i Kościoła Powszechnego. Podkreślił, że dzięki pracy redaktorów sekcji nauczanie następców Piotra mogło wybrzmiewać także w języku polskim i jednocześnie Polska stawała się bliższa papieżom i stolicy apostolskiej. Prefekt dykasterii do spraw komunikacji, odnosząc się do 80 lat regularnych programów nadawanych w języku polskim, zwrócił uwagę m.in. na trudne lata komunizmu, w czasie których głos papieży z Watykanu był wsparciem i umocnieniem dla naszego narodu. Zwrócił także uwagę na dobrą współpracę sekcji z wieloma innymi rozgłośniami, szczególnie w Polsce. To ważny znak tego, co nas łączy, napisał Paolo Ruffini. Jest to duch służby i misji, pragnienie dzielenia się z innymi, radość zgłoszenia, zdolność do tworzenia sieci współpracowników na tak zwanych terenach uważanych za misyjne, jak i w wielu innych krajach, z różnymi rozgłośniami i innymi strukturami informacyjnymi Kościoła.
Za wszystko to musimy być wam wdzięczni, a także i tym, którzy tworzyli zespół przez dziesiątki minionych lat. Dziękuję za to, co robicie i co jeszcze zrobicie dla radia, dla Vatican News, dla Kościoła. O potrzebie rozmów pokojowych mówią już tylko dziennikarze i komentatorzy. My mówimy, że potrzeba stabilizacji, zmiany kursu, ale o negocjacjach pokojowych, poszukiwaniu dialogu nie mówi się od lat. Oświadczył arcybiskup Pier Battista Pizzaballa, administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Jego zdaniem główny problem Ziemi Świętej polega właśnie na tym, że nie prowadzi się rozmów. Z jednej strony nie podejmuje się problemu relacji izraelsko-palestyńskich, a z drugiej zainteresowane strony ze sobą nie rozmawiają. Odnosząc się do niedawnych działań zbrojnych w strefie Gazy, arcybiskup Pizzaballa przyznał, że jakakolwiek nowa eskalacja przemocy nic nie zmieni ani na poziomie ekspansji terytorialnej, ani na poziomie politycznym czy militarnym. Przyniesie tylko jeszcze większą nienawiść i jeszcze bardziej skomplikuje i tak trudną już sytuację. Byłaby tylko niepotrzebnym rozlewem krwi. Włoski franciszkanin stwierdził, że obecny czas nie jest dobrą chwilą na podejmowanie ze strony chrześcijan wielkich inicjatyw, które mogłyby zmienić historię Bliskiego Wschodu. Jego zdaniem to czas pracy na swoim terenie, w szkołach, szpitalach, utrzymując dobre relacje między sąsiadami i rodzinami. To najlepszy możliwy obecnie wkład w życie społeczne. Zapytany o możliwą pomoc mieszkającym w Ziemi Świętej chrześcijanom, arcybiskup Pizzaballa odpowiedział, że najważniejsza jest modlitwa i przyjazdy pielgrzymek. Dzięki obecności pielgrzymów rodzą się bowiem miejsca pracy, a bezrobocie wśród tamtejszych chrześcijan jest jednym z największych wyzwań. Oprócz tego ważne jest, aby o panującej sytuacji mówić jak największej liczbie osób. Odnosząc się do warunków, w jakich żyją katolicy w strefie Gazy, przypomniał on, że stanowią tam oni zdecydowaną mniejszość. Na 2 miliony mieszkańców katolików jest nieco ponad 800. Pomimo tak małej liczby prowadzą 3 szkoły, dom dla niepełnosprawnych, a także szpital kierowany przez Anglikanów. Ich ewangelizacja to przede wszystkim konkretne dzieła, dzięki którym mogą mówić, kim są i do kogo należą. Prawdziwy pokój może być zbudowany tylko przez obywateli takich jak wy, piszą w przesłaniu do mieszkańców Sudanu i Sudanu Południowego biskupi tych dwóch afrykańskich krajów. Tworzą oni jeden wspólny episkopat i ostatnio spotkali się w Chartumie na sesji plenarnej. Odgrywacie kluczową rolę w pracy na rzecz pokoju poprzez sposób, w jaki myślicie, mówicie i działacie, piszą sudańscy biskupi, wzywając jednocześnie do porzucenia mentalności trybalizmu, która panuje w społeczeństwie, dzieląc i odbierając szansę na bycie synami i córkami jednego narodu. Nie powinno być więcej wojny w naszych umysłach, na wargach, w domach i wioskach, czytamy w przesłaniu. Episkopat zachęca też do ograniczenia sporów w mediach społecznościowych, które wcale nie pomagają sprawie pokoju i pojednania, wzniecając raczej nienawiść, wzburzenie i obrażanie siebie nawzajem. Pragniemy, apelują sudańscy biskupi, abyście zaakceptowali i budowali pokój poprzez przyjęcie ducha miłości, przebaczenia i pojednania. Trwające od dziesiątek lat konflikty w Sudanie pochłonęły setki tysięcy istnień ludzkich, a miliony zmusiły do emigracji, powodując prawdopodobnie największy kryzys humanitarny na świecie. Niestety odzyskanie przez Sudan Południowy niepodległości nie oznaczało przywrócenia stabilnego pokoju i wojna w tym kraju wciąż trwa. Przedstawiciele kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych przesłali listę do sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Wyrazili w nim sprzeciw wobec izraelskiego projektu ustawy zezwalającej na konfiskatę kościelnego mienia. Liczą, że Biały Dom przekona Izrael, by zrezygnował z tych antychrześcijańskich inicjatyw. Kwestia sporna trwa od 2017 roku, kiedy pojawił się projekt ustawy. W lutym bieżącego roku rząd przedstawił kościołom rachunki na astronomiczne kwoty za zaległe podatki. Zwierzchnicy wspólnot, aby spłacić długi, zaczęli sprzedawać nieruchomości prywatnym inwestorom. Izrael zakwestionował prawo sprzedaży i przez ustawę chce wystawione na sprzedaż dobra kościelne przejmować na swoją własność. Władze kościołów w Jerozolimie uważają, że działania rządu są systematyczną kampanią przeciwko chrześcijanom w Ziemi Świętej, z rażącym naruszeniem ich wielowiekowego status quo. 9 miesięcy temu na znak protestu zamknięto Bazylikę Grobu Pańskiego. Wówczas rząd Izraela zapowiedział, że będzie próbował razem z kościołami w Ziemi Świętej dojść do porozumienia w sprawie drażliwych kwestii.
Negocjacje miał prowadzić komitet pod przewodnictwem izraelskiego ministra do spraw współpracy regionalnej. Jednak do dzisiaj nic się nie zmieniło. Watykan ocalił organizowaną od ponad 40 lat tradycyjną wystawę międzynarodową o tytule 100 szopek. Inicjatywie, która miała na celu uratowanie przed zapomnieniem włoskiego zwyczaju budowania betlejemskich stajenek, groziło zamknięcie. W tym roku wydarzenie będzie organizowane przy współpracy z Papieską Radą do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Arcybiskup Lino Fisichella, który przewodniczy tej radzie, wsparł inicjatywę, podkreślając, że szopka jest nie tylko piękną tradycją kulturową, ale mocnym narzędziem ewangelizacji. Podobnego zdania jest Maria Carla Menalia, której ojciec był pomysłodawcą wystawy. Arcybiskup Lino Fisichella przyjął to przeniesienie wystawy do Watykanu z wielką radością i entuzjazmem. My również jesteśmy szczęśliwi, ponieważ najważniejsze dla nas jest, aby inicjatywa była kontynuowana. W ostatnim roku udało nam się zaprezentować 152 szopki z 42 krajów i wszystkich regionów we Włoszech. Wystawiamy szopki tradycyjne, dekoracyjne, jak również fantazyjne, robione na przykład z przedmiotów codziennego użytku. W ubiegłym roku nagrodę w kategorii szopki fantazyjnej wygrała konstrukcja wykonana w całości z folii spożywczej. Wydaje mi się, i zawsze żyłam w takim przekonaniu, że bez szopki nie ma Bożego Narodzenia. Biskup Douglas Regattieri z diecezji Cesena Sarzina w północno-wschodnich Włoszech otworzył swój dom dla bezdomnych. Przygotowano dormitorium, w którym znajduje się 14 łóżek dla najbardziej potrzebujących. Pobyt w domu, w przeciwieństwie do wielu innych instytucji tego typu, jest nielimitowany. Już od pewnego czasu mieszka w nim kobieta z dwójką dzieci i jedna osoba z Mali. Potrzebną pomoc zapewniają wolontariusze ze wspólnoty świętego Jana XXIII. Jak mówi jej prezes Giovanni Paolo Ramonda, wszyscy są bardzo wdzięczni biskupowi za ten konkretny przykład kościoła, który wychodzi i wyciąga rękę do potrzebujących. Ubodzy w domu, gdzie naprawdę mieszka biskup, dodaje, to niezwykły widok, który pomaga nam, chrześcijanom, odkryć na nowo piękno Kościoła Matki, który w komunii z ruchami i wspólnotami niesie nadzieję. Ludzkość, która nie ma serca dla ostatnich, jest skazana na zatracenie się w egoizmie i lęku przed drugim. Z dziękczynieniem za kolejny rok pracy i z błaganiem o dalszą opiekę, a także z prośbą o stabilność sektora wydobywczego i docenianie polskiego węgla, który jest narodowym skarbem, na Jasną Górę przybyła 28. pielgrzymka górników. Jan Żłądy, jestem sztykarem oddziałowym na kopalni Ruda. Mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata ten węgiel będzie takim podstawowym paliwem energetycznym w Polsce, no i że będziemy mieć tą pracę nie tylko tutaj na Śląsku, ale praktycznie korzysta z tego cała Polska pośrednio i opalając tym węglem i przetwarzając go na różne inne produkty. Jak podkreślił biskup opolski Andrzej Czaja, do branżowych intencji dołączone jest wielkie błaganie o odnowę moralną i duchową naszego narodu. My musimy mieć młode pokolenie, które ma miejsce w sercu dla Boga. My sobie, pasterze Kościoła, nie poradzimy, jeżeli cały naród nie zaczniecie bardziej i bardziej uginać kolan przed Bogiem, tak żeby dzieciom nie trzeba było wiele mówić. W sektorze wydobywczym pracuje około 100 tysięcy osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Jest godzina 5. Słuchają Państwo Radia Maryja. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W minionym tygodniu radni miasta Jersey City...
kompromisu. W kuluarach słyszałem od